dzisiejszy filmik z zaproszeniem na drugi kanał, na którym będziemy sprawdzać różne inne restauracje i zarazem jest to ostatni odcinek niezwiązany z kebabem na tym kanale. Odwiedziłem lokal Felix Chicken na ulicy Królewskiej w Krakowie i na ten moment myślałem, że to jakaś mała firma, ale patrzę, że tych lokali w Polsce jest razem 14. Pozycja, którą zamówiłem, nosi nazwę Wings Menu za 19 zł, a w jej skład wchodzą frytki, 10 panierowanych skrzydełek oraz sałatka Kolesław. Lokal nieduży, w środku kilka osób, a z racji, że to był dość ciepły wrześniowy wieczór, to postanowiłem zjeść w ogródku, który znajdował się przy lokalu. Na zestaw czekałem około 10 minut, w międzyczasie kilka osób odbierało swoje zamówienie. Nie znam zbyt wielu restauracji oraz cel, jakie panują na rynku kurczakowym, a jedyny lokal, który przychodzi mi do głowy, to KFC, ale wydaje mi się, że za 19 zł to dostałem całkiem solidną porcję późno-obiadową. Kurczaki zapakowane w małe, firmowe pudełeczka, do tego frytki oraz sałatka. Całość grubo ponad pół kilo. Na pierwszy ogień frytki, jak frytki, nie zostały przyrządzone źle, nie czuć było starego oleju, więc poprawnie. Sałatka Kolesław, czyli kapusta biała, marchew, cebula i sos jogurtowy. Trochę mocno wyczuwalna ta cebula, okraszona słodkim sosem pomidorowym, a lekki posmak cebuli jeszcze z godzinę po zjedzeniu można było odczuć, ale generalnie mi smakowało. Kurczaki, ciepłe w środku w porównaniu do tych z KFC, jakby bardziej delikatne od środka, do tego taka chrupiąca panierka, której nie było jakoś dużo, a wiem, że ludzie często narzekają na jej ilość. Też nie mam co do tego zastrzeżeń. Podsumowując, na drugim kanale przypiętym w komentarzu będziemy odkrywać inne smaki. Forma nagrywania nie będzie vlogowa, tylko materiał z samego lokalu. Do tego to ostatni filmik, który wrzucam na kepsonowe podwórko. Lokal Felix Chicken bez oceny od 1 do 10, bo moja znajomość branży jeszcze jest zbyt mała. Ale tak samo jak i na kepsonie, tak też tam, wszystko będzie budowane na zasadzie prób i błędów, czyli ja będę jeździł i się uczył, a nie będę czytał formułek tutaj z internetu, bo nie na tym polega. Ja chcę rozwijać sam siebie bez ingerencji osób trzecich i po prostu poznawać to na zasadzie porównywać sobie te lokale, w którym mi bardziej smakowało, odkrywać te smaki, przyprawy. Myślę, że tak będzie ciekawiej. A przy okazji ruszam teraz w podróż w góry w niedzielę, także trochę będzie materiału z tych stron. Ruszam w podróż przez Łochów, Mińsk Mazowiecki, Góra Kalwaria, Warka, Grójec, Radom, Skarżysko-Kamienna, Busko-Zdrój, Kraków, Myślenice, Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Czarny Dunajec i finalnie Zakopane. Także w poniedziałek to się wszystko będzie odbywać, więc jak ktoś coś ciekawego po drodze z tych miast zna, to może napisać mi polecenie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, bo na YouTubie może nie być ze mną kontaktu przez parę dni. Ja będę sobie tam to sprawdzał na bieżąco i nagrywał. Pozdrawiam, zapraszam na Instagram kepsikamikadze, facebook.com kepsonpoland.